przerzucić te pieniądze, wiesz, do ZUS-u, to tu, do tam. Dziedziczenia środków, tak? I własności. Jaki przerzut? Walno przede wszystkim realności. To są pieniądze, to są aktywa, które faktycznie istnieją. Znaczy, ja nie jestem przeciwnikiem systemu mieszanego, bo on dywersyfikuje dochody emeryta i dywersyfikuje w związku z tym ryzyko. Każdy ma faktycznie z tych filarów, to jest filar ZUS-owski oparty na solidarności międzypokoleniowej i filar kapitałowy, jaki by on nie był, PPK, OFE i KE czy IKZE, ma swoje wady i zalety. ZUS jest, nie mówię, że ZUS jest pomysłem z piekła rodem, czy generalnie ten system repartycyjny, on na przykład zabezpiecza nas przed spadkami cen na giełdach papierów. No dobrze, a Polacy nie będą się bali na przykład inwestowania przez IKE w takie, no że powiedziałbym, giełdowe formy, tak? Bo to przy OFE grało rolę, tak? Że no nie obligacja, powiedzmy, gra na giełdzie. Jeśli chodzi o system emerytalny, no to jest proces bardzo długotrwały. No i nawet jeśli popatrzymy na kilkadziesiąt lat, jak wygląda sytuacja na rynku akcyjnym, no to tam jednak kierunek jest z góry określony i tam wszystko porusza się w górę. Abstrahując już od tak nawet dłuższych epizodów recesyjnych czy jakichś większych załamań, ale w odpowiedzi na to pytanie to każdy Polak powinien sobie sam odpowiedzieć, czy woli, że tak powiem, 100 zł mieć gdzieś tam w gotówce na koncie, czy woli mieć zobowiązanie, że ktoś kiedyś w przyszłości w tym momencie zobowiązuje się, że da te nam 100 zł. Nie wiadomo, ile będzie warte. A nie wiadomo, ile te 100 zł będzie warte i nie wiadomo, kto to będzie dawał i czy ten ktoś, kto będzie dawał, nie zmieni po drodze zdania. Także no to jest tego typu problem i każdy chyba w swoim jakimś tam sumieniu powinien sobie sam odpowiedzieć, no a dla mnie odpowiedź jest oczywista. A wiek tu gra rolę? Jeżeli chodzi o przesunięcie, że tak, na przykład to jak osoby... najbardziej, no to jest, było w jakimś stopniu uwzględnione w tej obecnej formie otwartych funduszy emerytalnych, kiedy na 10 lat przed emeryturą, no, działał mechanizm suwaka. No i właśnie, bo to, tak, to występuje, chodzi o to, żeby tak trochę może każdy się zrobił, zależnie od swojej sytuacji. Rafał Sadoch, mBank, Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Kuzakowskiego, Maria Szucha, Stefan Witula, dziękuję panom, Anna Gawłowska, do usłyszenia. Kolejne tematy badają zmiany w Ukrainie. Właśnie o tym jest audycja Petrikowski na Pancie w środę po 20. Tomasz Petrikowski. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się druga. W ciągu dwóch lat daje 21%, średnio w zasadniczym wynagrodzeniu dla nauczyciela dyplomowanego 708 zł, dla nauczyciela stażysty 515 zł, 300 zł na czy za wychowawstwo, 1000 zł na start, godziny do dyspozycji dyrektora, które przełożą się na płatne zajęcia dodatkowe. Dziś poznamy także szczegóły na temat zaproponowanego przez rząd okrągłego stołu na rzecz edukacji. Jesteśmy bardzo blisko powstania tak zwanego Fortu Trump, powiedział minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak mówił w TVP Info, że na powstaniu bazy zyskałyby obie strony, Polska i USA. Rzeczywiście jesteśmy bardzo blisko osiągnięcia naszego wspólnego celu. To będzie nasz wspólny sukces. Sukces dla Polski, dlatego że wzmocnimy zdolności obronne naszego państwa, ale także sukces dla Stanów Zjednoczonych, dlatego że sfera wolnego świata jest umocniona w relacjach właśnie polsko-amerykańskich, w relacjach prawa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pytany o zakup śmigłowców Caracal przez Węgry, minister Błaszczak mówił, że modernizacja naszych sił
powinna być realizowana przy pomocy polskich zakładów. My realizujemy proces modernizacji Wojska Polskiego. Mówiłem o tym planie modernizacji technicznej. To jest 185 miliardów złotych. To jest najwięcej w historii. Ale dzięki czemu? Dzięki temu, że rozwija się polska gospodarka. A polska gospodarka rozwija się też dlatego, że zachowywane są miejsca pracy. Mariusz Błaszczak dodał, że kupno 4 śmigłowców Black Hawk zamiast Caracal jest dopiero pierwszym etapem. Były piłkarz Jarosław B. z dwoma zarzutami udzielenia innej osobie środka psychoaktywnego, donosi prokuratura. Sportowiec wyjdzie na wolność po wpłaceniu 20 tysięcy złotych kaucji. Prokuratura orzekła wobec niego zakaz kontaktu ze świadkami. Prokuratura w Sopocie poinformowała, że mężczyznę zatrzymano w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. We wtorek i w środę policja oraz prokuratura prowadziły czynności z udziałem mężczyzny. Organy ścigania odmówiły bliższych informacji. Jarosław B. to były piłkarz m.in. Lechii Gdańska, Miki Wronki oraz Widzewa Łódź. Od 2014 roku jest jednym ze szkoleniowców w gdańskiej Lechii. A na koniec Radiowa Jedynka ma 93 lata. 18 kwietnia 1926 roku o godzinie 17 rozpoczęła regularną emisję programów. Cenną pozycją w początkowych latach istnienia Polskiego Radia były słuchowiska odtwarzane w gwiazdorskiej oprawie w radiowym studiu. W nagraniach archiwalnych zachowały się fragmenty kryminału Most autorstwa Ignacego Fika z 1935 roku. No. W takich wypadkach pozostaje tylko pies. Oparcie zawsze sprzeciwia. Tak się panu zdaje, panie komisarzu. Nie sztuka dotrzeć do mostu. Zobaczymy, co nasz czworonożny przyjaciel zrobi teraz. Tylko pies, tylko pies. A niech pan patrzy. Przebiega. O, tak, przebiega. Ale nie przebiegł. Audycji słuchało niespełna 5 tysięcy osób. Cały program był nadawany na żywo. Czas na pogodę. Tej nocy zachmurzenie niewielkie z prognozowanymi opadami deszczu na południowym wschodzie kraju. Termometry wskazują obecnie od 5 stopni w Katowicach, 8 w Łodzi do 12 w Warszawie i Poznaniu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5 po drugiej. Ogłoszenie nadawcy. Odbudowujemy Notre Dame. Apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Stanisława Gąbeckiego. Przez wiele godzin ważyły się losy serca Paryża, serca Francji i serca Europy. Poważnie zniszczona, ale ocalona paryska katedra zjednoczyła w bólu i smutku miliony ludzi na całym świecie. Dziś jednoczy także nas, Polaków, inicjatywa wsparcia odbudowy katedry Notre Dame, rozumianej nie tylko jako symbol bezcennego dziedzictwa kulturowego Europy, ale również jako symbol chrześcijańskich wartości. Zwracam się więc najpierw do wszystkich Polaków z apelem o pomoc materialną w odbudowie katedry, którą przekażemy za pośrednictwem akcji SMS-owej oraz przez dobrowolne wpłaty na konto Caritas Polska. Zwracam się również do wszystkich ochrzczonych, zwłaszcza do tych, którzy w ostatnich latach zapomnieli o swoim chrześcijańskim powołaniu, aby na nowo odkryli Chrystusa i stali się Jego odważnymi świadkami. No ale Bóg w kościołach rękouczynionych nie mieszka. Bóg w świątyniach rękouczynionych nie mieszka. To jest też nie żadne odkrycie, bo to jest w Biblii napisane. Bóg mieszka w niebie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Święć się imię Twoje, Jehowa. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Jak w niebie, tak i na ziemi. Pamiętać musimy, że Bóg Jahwe pozwolił Żydom zbudować świątynię pod jakimś warunkiem, prawda? No. Jarosława Kaczyńskiego mamy scenę polityczną już ukształtowaną. Jakie to ugrupowania? Ja nie wiem, co myśli na ten temat Jarosław Kaczyński, natomiast zapewniam Państwa... Oj, zabolało. Nie, naprawdę. Ja pamiętam, że
prezes Prawa i Sprawiedliwości używa, bądź też nie używa różnego rodzaju słów, określeń, w zależności od sytuacji i tego, jak mu to pasuje, więc nie przywiązuje się absolutnie w żaden sposób. Ale może bardziej pocieszające jest to, że większy policzek dostało polskie stronnictwo ludowe. Nie, znaczy powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość próbuje wykreować taki nieprawdziwy obraz sytuacji. Panie pośle, ostrożnie, bo ja przypomnę, że ostatnio to całą winę podnosi Nowoczesna. Nie, no to też... No jak nie? Nie, absolutnie. Jak to, jak nie kto inny. Ale właśnie Nowoczesna, właściwie nawet i zarząd, którego skład zdaje się i poseł Mirosław Suchoń chodzi. Ja jestem wiceprzewodniczącym klubu. No to jeszcze lepiej, proszę bardzo. Ale nie zarządzę partii. Podejmuje takie oto wyzwania jako plan minimum na wybory do Parlamentu Europejskiego. Oczywiście ten plan minimum został, nie wiem dlaczego, przez Koalicję Europejską zarzucony. Ale mówi się tak, LGBT+, zostawmy sprawy ideologiczne. I niech to Ignara Katarzyna Lublauer mówiła. Przyjęcie euro i to natychmiast. Nie, ja bym, panie redaktorze, szanowni państwo, ja bym wolał, żeby Jarosław Kaczyński nie wrzucał takich tematów, które mają niejako uciec od głównych problemów. Co dzisiaj jest problemem? Dzisiaj problemem jest to, że Prawo i Sprawiedliwość chce Polakom, i tu powiem świadomie, ukraść 15% tego, co oszczędzili w OFE. I to jest dzisiaj faktyczny problem, bo jeżeli ktoś ma 10 tysięcy złotych zgromadzonych w OFE, to oznacza, że 1,5 tysiąca złotych weźmie od niego Prawo i Sprawiedliwość na nie, w zasadzie nie weźmie. Przecież to nie od razu. I pan, nie od razu? Pan doskonale wie. Panie redaktorze, doskonale pan wie, że dla każdego, kto dzisiaj zbiera swoje ciężko zarobione pieniążki na emeryturę, każda złotówka będzie ważna w tym okresie, w którym będzie otrzymała. Ale jak pan wie, te pieniądze w OFE nie pracują. I dzisiaj jak to nie pracują? A jak pracują? Pracują w OFE i dlatego wzrasta wartość jednostki. Natomiast ja chcę powiedzieć o takiej rzeczy, że jeżeli dzisiaj Jarosław Kaczyński zabierze Polakom po 15% z ich oszczędności, albo 18. To znaczy, że oni będą, albo 18, to znaczy, że oni będą zarabiali, że oni otrzymają na emeryturę te 15% mniej. Nie, no, no jak? Tak, no tak, oczywiście. Jak? Od tego nie będą gromadzone odsetki, w związku z tym nie będzie żadnego procenta. Ale jeżeli na indywidualne konto emerytalne pan sobie przerzuci te pieniądze, to zapłaci pan raz opłatę 15% i do widzenia. Panie redaktorze, 20 miliardów złotych, bo o takiej kwocie mówimy szacunkowo, to jest taka kwota, która przy transferze z otwartych funduszy emerytalnych do ZUS-u w jakiś dziwny sposób magiczny wyporował. Panie redaktorze, nikt 20 miliardów złotych, nikt za przeproszeniem nie włoży do garnka i z tego nie ugotuje rosołku. Natomiast jeżeli ktoś ma bądź nie ma 1500 złotych, które chce dzisiaj PiS wyciągnąć z OFE, taki to jest taki podatek chyba od wzbogacenia, albo nie wiem od czego, to muszę powiedzieć, że to jest coś, takie działanie przeciwko Polakom, przeciwko emerytom. I dzisiaj Jarosław Kaczyński, jeżeli coś chce podpisywać, bo rozumiem, że o tym trochę rozmawiamy, to ja zachęcam panie prezesie, proszę podpisać deklarację, że pana partia nie ukradnie Polakom tych 15% to z tego, co powiedzieli. To jeszcze pan chciałem powiedzieć, to mówię ja, Mirosław Suchoń, z Nowoczesnej. Z Nowoczesnej i również reprezentujący w jakiś sposób Koalicję Europejską. No dobrze, Koalicja Europejska tutaj ukłon w stronę prezesa Jarosława Kaczyńskiego, o ile wcześniej ukłon w stronę Grzegorza Schetyny i Koalicji Obywatelskiej, bo ile wy przed wyborami... Nie, ja wiem, co ja mówię. Spokojnie. Bo ile wy przed wyborami samorządowymi zaczęliście straszyć Polaków polexitem, to tyle Jarosław Kaczyński skrzętnie wykorzystał sytuację i załatwił was waszą własną bronią. Nikt, znaczy straszyć, to jest, panie redaktorze, nie do końca słowo, które nie do końca dodaje sytuację. Otóż my mówimy o tym, jakie będą konsekwencje działań Prawa i Sprawiedliwości. Bo jeżeli musimy się tu zgodzić, pan redaktor też wie i też się pewnie zgodzi, że jeżeli ktoś wchodzi do jakiejś organizacji i nie przestrzega zasad tej organizacji, no to takie są zapisy, że po prostu albo się dostosowuje, albo zostaje wykluczony. Tak jest w każdym stowarzyszeniu, w innych organizacjach i tak samo jest w Unii Europejskiej. Ale wie pan, że nie ma możliwości wyrzucenia z Unii Europejskiej. Ale to jest takie powolne wychodzenie. No jeżeli nie ma powolnego wyrzucenia. Ile lat żyliśmy tragedią grecką? To by był nawet taki... Ale Grecy nie chcieli wychodzić z Unii Europejskiej. Chciano ich wyrzucić. Wszyscy chcieli, żeby stanęli na nogi, ponieważ stanowi bardzo poważne obciążenie. A dlaczego? Jakie obciążenie? Obciążenie dla finansów.
na koszt tych obligacji, które były sprzedawane. Nie ma przegadiane, jak najwyżej. No niestety dzisiaj, jeżeli pan zapyta Greków, wysokie bezrobocie, są problemy z... Bardzo ubolewają, że prowadzili z euro. Są problemy euro, bardzo na euro. Euro nie skomplikowało sprawy. Tak, proszę państwa, robię ten cykl. Taka bezrefleksyjna polityka socjalna, gdzie brak pewnego rodzaju podejścia zdroworozsądkowego Radio Koncita, także proszę być koniecznie z nami. Radio Tok FM, Euro Koncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Czyli, krótko mówiąc, wdrożyć jakieś opodatkowanie, a po drugie, to opodatkowanie ma ten niestety taki skutek, że podcina bardzo często skrzydła inwestycjom, podcina skrzydła ludziom, którzy ciężko pracują. Pamięta pan jeszcze, po co powstała Nowoczesna i w kontrze do kogo? Nowoczesna powstała, ponieważ uważaliśmy, że za te środki, które zbiera od można nasze państwo zorganizować lepiej. I tutaj niestety nie to, że nic się nie zmieniło, ale mam wrażenie, że w zasadzie poszło to w jeszcze gorszy kierunku. Panie pośle, to w kontrze do kogo powstawaliście pan poseł? W kontrze do takiego, powiedziałbym, do kogo? No, ale panie poseł, ale przecież wiadomo, sami to mówiliście o kontrze. No nie, no to w kontrze ja rozumiem, do Platformy Obywatelskiej. Właśnie ja rozumiem, że pan redaktor to miał na myśli, ale to generalnie nie wiem, że chodziło, już nie wypada tak mówić. Nie, to jakby ja mam swoje poglądy i one są stałe. Jeżeli pan mnie pyta na przykład o OFE, to nadal uważam, że to była zła decyzja. Natomiast... Ale kura Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że to nie są pieniądze posła Suchonia czy redaktora Blarenbacha? Znaczy, możemy rozmawiać o tym rozstrzygnięciu, ja się z nim nie zgadzam, natomiast za ja też nie. No, ale Donald Tusk chętnie skorzystał. I dzisiaj, ale dzisiaj jakby stoimy w trochę też innej sytuacji, ponieważ wtedy nikt nie żądał od Polaków tego, żeby składali się 15% na Morawieckiego czy na Kaczyńskiego. I dzisiaj te 15% to jest rzeczywisty problem. I ja się na to nie zgodzę i powiem wprost, każdego, kto zagłosuje za takim rozwiązaniem, czyli pozbawić Polaków 15% ich oszczędności na emerytury, będę zachęcał do tego, żeby w CV sobie wpisał złodziej. Bo to jest po prostu zwykła kradzież, panie redaktorze. To pan poseł Suchoń tak. Przypomni w takim razie uprzejmie, jaką pierwszą, jedną z pierwszych ustaw mieliście wprowadzić? Ja przypominam sobie, że tych ustaw było kilka i rzeczywiście... Nie, ale taką konkretną. Być może rozumiem, że skoro rozmawiamy o otwartych funduszach emerytalnych, to jest pewnie ustawa o zablokowaniu środków otwartych. I co, złożyliście taką ustawę? Ja bym tak, to była obietnica, nie. To była, panie rektorze, to była, ja pamiętam, Ryszard Petru przy okazji jakiejś konferencji powiedział, że złożymy taką ustawę, ale ja sobie też przypominam, że przeanalizowali nasi prawnicy, przeanalizowali ten problem. No i w zasadzie ta ustawa jest taką ustawą, którą można przyjąć, ale ona nie rodzi de facto skutków. Czyli rozumiem, że analizowała Kamila Gasiuk-Pichowicz? Nie, akurat Kamila Gasiuk-Pichowicz nie analizowała, nie zajmowała się w ogóle tymi kwestiami, o ile dobrze pamiętam. Natomiast muszę powiedzieć, że taka ustawa rzeczywiście jest przez grupę posłów złożona w Sejmie, ale to jest takie, no jeżeli jest wola polityczna do tego, żeby te środki, krótko mówiąc, zabrać, no to taka ustawa nie ma jakby, no jest intencjonalna. I ja mówię otwarcie, dzisiaj uważam, że te 15%, które rząd chce zabrać Polakom, to jest po prostu zwykła kradzież. Nie ten rząd zabierze te pieniądze zostaną zabrane na przestrzeni lat. Nie, panie redaktorze, ktoś za tym podnosi ręce, ktoś głosuje. Jasne, ktoś ale fizycznie te pieniądze na przykład będą pobierane przy wypłacie środków. Dla czyli powiedzmy za lat 10, 20. No, ale to nie jest, no to oczywiście co panie pośle, to ja to panu nazwę, czasie, tak bardzo obrazowo, jeżeli pan poseł chce. Panie redaktorze. Lider listy do Koalicji Europejskiej, ale powiedziałem, lider do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Europejskiej, Marek Belka, no specjalista w podatkach. I oczywiście ja również nie... Ja powiem tak, że ja generalnie nie jestem zwolennikiem opodatkowania, a wysokiego to już w ogóle. A Marka natomiast Belki? Natomiast Marka Belki i też nie jakby nie do końca zgadzam się, czy w ogóle się nie zgadzam z podatkiem, który jest od kapitału. Natomiast powiem tak, że nigdy, naprawdę, no nigdy nie było tak, bo
Zauważmy, że to są środki, które były pobierane w ramach opodatkowania emerytalnego i teraz to jest podatek od podatku. Te 15% to jest w zasadzie podatek od podatku. No to wytłumaczmy to sobie jeszcze finanse, inaczej, jak to uzasadniał Trybunał Konstytucyjny i Donald Tusk. No właśnie, ja do tego, to są takie wirtualne pieniądze, których tak właściwie nie ma i których tak naprawdę utraty nikt z nas nie odczuwa. Nie, no to jest oczywista bzdura, znaczy powiem tak, że wtedy... Nie spodoba się Donaldowi Tuskowi, który będzie może, lada chwila być może. Natomiast ja bym będzie pana tam spotkaniu? Wtedy zobaczymy, ale myślę, że chętnie wysłucham tego, co ma do powiedzenia. Natomiast zaznaczmy jedną różnicę, bo jednak pomiędzy tym, co było wtedy, a tym, co jest proponowane teraz, jest różnica tych 15%, które rząd chce Polakom po prostu... 20 miliardów złotych podczas transferu, o czym mówiła pani marszałek Kidawa-Błońska, po prostu... wyparowało. No to jest pytanie... Gdzie wyparowało? To jest pytanie o to, jak był przeprowadzony mechanizm, natomiast nikt nie proponował... Coś się zacięło podczas transferu. Nikt nie proponował ustawowej kradzieży 15%. No i to, wie pan, to jest dla mnie, to jest przekroczenie pewnych granic, bo to jest jednak sytuacja, w której 15% to jest taka grabież prawna. I do tego ja się z tym nie zgadzam po prostu i myślę, że pan redaktor też się z tym nie zgodzi, bo przecież pan redaktor pracuje, odprowadza na OFE z tego, co ale rozumiem. Ale widzi pan, ja jestem, ja nie wiem, czy odprowadzam na OFE, ja czy nie, bo powiem szczerze, już skupiałem, czy na OFE odprowadzam, czy nie. A pan odprowadza na OFE? Ja odprowadzam, znaczy ja zadeklarowałem również, taki wyraz sprzeciwu, to trzeba było, ja pamiętam, że to trzeba było wypełnić jakąś deklarację, wysłać ją, opatrzyć podpisem elektronicznym i tak dalej. I to rodziło jakąś komplikację, no trzeba było chcieć. Ja to zrobiłem jako wyraz sprzeciwu wobec rządu, który zaproponował takie zmiany, tyle że wtedy całość środków była przenoszona do ZUS-u, tak? Czyli na razie całość. Jeżeli bez tych 20 miliardów, które wyparowało. Panie redaktorze, ale 20 miliardów nikt nie włoży, za przeproszeniem to już mówiłem, nikt nie włoży do garnka, nie zrobi z tego obiadu. Ale na 20 miliardów jest szacowany ten podatek 15%. To zostało przeniesione 1 do 1. Jeżeli ludzie mieli na kontach emerytalnych w OFE 100 zł, to na koncie w ZUS-ie również mieli po prostu. Panie Pośle, gdyby tak było, to proszę tak powiedzieć, sens przenoszenia tych pieniędzy. No, zadłużenia w obligacjach, jak rozumiem, czyli ściągnięcie z tego stanu winien w obligacjach na Skarbie Państwa i przeniesienie tego i zlikwidowanie tych stóp. Wie pan, że po tym, że giełda papierów wartościowych runęła? Tak, i wszyscy emeryci na tym ucierpieli. Natomiast ja chcę powiedzieć o jednej rzeczy, że nie można tamtej sytuacji porównywać, że tam zostało to przeniesione. Tutaj proponuje się potrącenie 15%, czyli de facto ktoś chce wyciągnąć z kieszeni Polakom te 15% i zabrać na swoją politykę rozdawnictwa i ja uważam, że to jest po prostu kradzież. Polityka rozdawnictwa. A w takim razie podwyżka dla nauczycieli za Gazetą Wyborczą, pan idzie, to też rozdawnictwo, czy nie? Nie, no Gazeta Wyborcza, o, mam nadzieję, słyszałem, nie wiem, czy już przeprosiła, czy dopiero przeprosiła. Tak, przepraszała. Mam nadzieję, że więcej takich tekstów nie będą puszczać. Więcej się kłócić, więcej. Łatka, główna strona wyborcza. Panie redaktorze, wszyscy wiemy. Rząd hojnie rozdaje nasz. Pan redaktor wie, nasi słuchacze wiedzą, że siła narodów i siła społeczeństw bierze się z dobrej więcej edukacji. Się kłócić, więcej. Albo taka jest prawda. Jeżeli chcemy mieć silny naród, silne społeczeństwo, więcej. Już tego świata nie chodzili do szkół. Panie redaktorze, ale jeżeli patrzymy, to są jednostki, które potwierdzają to, co mówię. Jeżeli chcemy mieć dobrze wykształcone społeczeństwo, kompetentne społeczeństwo, to musimy mieć dobrą system edukacji. W jaki sposób podwyżka dla nauczycieli przełoży się na poprawę jakości nauczania? A choćby tak, dzisiaj któryś to poseł, już nie wiem, który z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że jeżeli nauczyciele nie chcą, to nie podejdą do szkoły. Skoro dzisiaj ci dobrzy nauczyciele, którzy chcą pracować w szkole i my chcemy, żeby oni w szkole pracowali,
muszą być dobrze wynagradzani. Jeżeli nie będą dobrze wynagradzani, to nie będą uczyć naszych dzieci. Dobrze nauczyciele zostali przy swoich dzieciach, czy przy naszych dzieciach podczas egzaminów. Nie zostawili dzieci na pastkę losu. Panie redaktorze, każdy nauczyciel, który osiąga wyniki, powinien być dobrze wynagradzany. A w tej chwili nie jest. Co? No właśnie nie jest. I ja, to w takim razie dajmy podwyżkę tym, którzy mają olimpijczyków, którzy rzeczywiście szkolą dzieci tak i w taki sposób uczą, że powinni zarabiać nie 8 tysięcy, ale nawet i 16. Ale ja uważam, ale to są jednostki. Ale, panie redaktorze, po pierwsze, jeżeli mówimy o nauczycielach, to musimy wiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość powinno realizować swoją obietnicę, czyli umowę, którą zawarł z nauczycielami. Ja przypomnę, że w 2011 roku obiecał 2,5 tysiąca złotych podwyżki oraz powiązanie wynagrodzeń. Gdyby doszło do władzy, przypomnijmy, w 2011 roku doszła ta reaktorze, to jest program, który jest opisany w 2011 roku. Nikt się z niego nie wycofywał. Obiecali powiązanie wynagrodzeń nauczycieli ze wzrostem PKB i z poziomem inflacji. Miło jest, że się lata z panem rozmawiali. Panie reaktorze, 3 lata tego nie zrobili. Chociaż bardziej Koalicja Europejska był państwa i moim gościem. Po prostu reprezentacja. Bardzo dziękuję. Powtórka programu. Zagadał go, zagadał. Debata dnia. Zagadał go i dobrze. Sarzyńska TVP. Dzień dobry. Dzień dobry. I Tomasz Żółciak, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Dzień dobry. To zaczniemy od pieniędzy, bo dzisiaj lider PiSu Jarosław Kaczyński wysłał do liderów najważniejszych partii politycznych w Polsce projekt deklaracji dotyczącej euro. Chodzi o to, czy aby partie łącznie z PiS zagwarantowały, czy w Polsce chcą wprowadzenia euro, czy nie. Tak jak rozmawiałyśmy przed wejściem tutaj w studio z Anną Sarzyńską, w końcu jakiś temat europejski. No tak, no więc dlatego ja mam takie trochę mieszane uczucia, znaczy takie sprzeczne uczucia, jeśli chodzi o tę inicjatywę dzisiejszą, bo rzeczywiście no, na plus to jest to, że Prawo i Sprawiedliwość przejmuje inicjatywę i próbuje tej kampanii, jednak, która jest kampanią do Europarlamentu, nadać jakieś te rysy europejskości i wrzucić temat, no, który wiąże się z tematyką unijną, bo do tej pory tak naprawdę mieliśmy tutaj kampanię zupełnie pod takimi krajowymi hasłami. To równie dobrze mogła być kampania parlamentarna, samorządowa. To były te same problemy, te same argumenty i kontrargumenty, więc tutaj jest chyba rzeczywiście po raz pierwszy jest taka próba przerzucenia debaty na tematykę unijną, tylko że tak naprawdę no nie wydarzyło się nic takiego w polityce światowej, ani naszej Polski, co by sugerowało, że jesteśmy jakoś bliżej, nie wiem, tej perspektywy wprowadzenia euro, a dotychczasowe deklaracje, no jak gdyby poszczególnych partii chyba wszyscy mniej więcej znają, jeśli chodzi właśnie o ten stosunek do euro, więc to jest tylko takie jak przywołanie do tablicy ugrupowań, żeby przypomniały swoje stanowisko. Oczywiście jest to sprytne, bo Koalicja Europejska w sprawie euro no nie ma jednego zdania, jak wszyscy wiemy, bo Nowoczesna jest jak najbardziej za tym, żeby jak najszybciej euro wprowadzać. Platforma generalnie szybko, ale tak no może właściwie nie wiadomo kiedy. PSL już jest dużo bardziej, prawda, co do tego sceptyczny, więc to jest takie, no to jest taka pewnie próba takiego skłócenia liderów tejże opozycji, ale jeszcze warto pamiętać, że niezależnie od tego, jak bardzo by się opozycja czy wszystkie inne ugrupowania spierały na temat euro, no to dopóki mamy w Konstytucji zapis, że walutą naszą jest złotówka, no to nic na razie się w tej kwestii nie zmienia. Do zmiany Konstytucji to jeszcze ho, ho, ho i jeszcze dalej. To jak to jest dzisiaj? Jarosław Kaczyński stara się zmienić trochę narrację kampanii, wrzucając temat o euro? Ja się troszeczkę nie zgodzę z tezą, że to jest pierwszy temat europejski w tej kampanii. Zgodzę się, że ta kampania jeszcze do niedawna była wybitnie krajowa, a taki walor europejskości tych wyborów gdzieś był na dalszym planie. Natomiast no, pamiętajmy, że były już co najmniej dwie propozycje, czy dwie takie tematyki zaproponowane przez PiS. Zgodzę się, że one co prawda były sprzedawane na podwórko krajowe. Tutaj mam na myśli pierwszy temat dyrektywy o prawach autorskich, zwaną zupełnie słusznie i kłamliwie Akta 2, a druga
sprawa, czyli te słynne tuczniki, które jak się dopiero potem okazało, to nie były, nie chodziło o pieniądze nasze, krajowe, tylko to chodziło o pieniądze unijne, które i tak wiadomo było, że raczej się znajdą w tym przyszłym programowaniu unijnym, więc to nie jest jakaś wybitna obietnica. I to jest trzeci temat, i to jest temat dotyczący euro, który... I temat, który moim zdaniem ma na celu jeden cel, bo jeżeli się łudzimy, że panu prezesowi Kaczyńskiemu marzy się usiąść do stołu z Grzegorzem Schetyną, Pawłem Kukizem i paroma innymi liderami opozycji i trzymając się za ręce podpisać wspólną deklarację, no to jednak radziłbym zejść na ziemię. Zejdźcie na ziemię, kochani moi drodzy. Deklarację, to jest po prostu klasyczny taki zabieg polityczny, to jest obliczone takie działanie strategiczne, które ma na celu wywołać pewną konfuzję po stronie opozycji, zwłaszcza jeżeli na przykład Paweł Kukiz powie, że on taką deklarację jest w stanie podpisać, no to chodzi o zapędzenie w tym momencie Grzegorza Schetyny w taki trochę kozi... Duch Święty to jest czynna moc Boża. Jak można mówić Duchu Święty, jak On nie jest? Podjąć temat osoba i społeczność. Jak On nie jest? Rozpoczynamy cykl kateches o wspólnocie ludzkiej. Każdy człowiek jest niepowtarzalną indywidualnością i stara się na różny sposób... Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, tak jak FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Istota rozumna i wolna, zdolna do odpowiedniego działania. Swoją istotą przekracza świat rzeczy materialnych i tworzy specyficznie ludzki świat kultury, nauki, techniki. Osoba ludzka, stworzona przez Boga na jego obraz i podobieństwo, ma wrodzoną i niezbywalną godność. Ta godność osoby ludzkiej została dopełniona przez wcielenie Syna Bożego. Z tego wynika, że osoba ludzka jest i powinna być zasadą, podmiotem i celem wszystkich instytucji społecznych. Osoba ludzka nie może nigdy stać się środkiem do osiągnięcia jakiegokolwiek celu, lecz zawsze ma być celem dążeń i działań społecznych. Osoba jest bytem dynamicznym, rozwijającym się i doskonalącym się moralnie. Do rozwoju potrzebuje innych osób, czyli społeczeństwa, w którym może zrealizować się w pełni
istnieje pewne podobieństwo między jednością osób boskich a braterstwem, jakie też powinni zaprowadzić pomiędzy sobą. Każda społeczność powinna być w jakimś stopniu odwzorowaniem Trójcy Przenajświętszej. Niektóre społeczności, takie jak rodzina i państwo, odpowiadają bezpośrednio lub pośrednio naturze człowieka. Społeczny charakter osoby ludzkiej realizuje się w wielu innych zrzeszeniach i instytucjach społecznych, pomagających człowiekowi osiągnąć takie cele, które przerastają jego indywidualne możliwości. Kościół zachęca swoich wiernych do szeroko pojętej socjalizacji. Dzięki niej ludzie przekazują sobie wzajemnie swoją wiedzę, mogą bronić swoich praw i wypełniać obowiązki. I cieszą się wspólnie z każdej rzeczy pięknej. Zawsze pragną przekazywać innym to, co jest w nich najlepsze. Starają się usilnie przyswajać sobie duchowe wartości posiadane przez nich. Celem istnienia każdej społeczności jest niesienie pomocy osobie ludzkiej na drodze jej fizycznego i duchowego rozwoju. Społeczność nie może zdominować osoby ludzkiej tak, by pozbawić ją niezbywalnej godności. Zbyt daleko posunięta interpretacja państwa może zagrażać osobistej wolności inicjatywy. Katolicka nauka społeczna wypracowała zasadę pomocniczości, w myśl której społeczności wyższego rzędu wspomagają niższe i to w celu, jakim jest, aby wszystkie społeczności razem wzięte mogły służyć swojemu zasadniczemu celowi, czyli rozwojowi osoby ludzkiej. Każda społeczność powinna przestrzegać właściwej hierarchii wartości, która wymiary materialne instynktowne podporządkowuje wewnętrznym i duchowym. Życie społeczne powinno sprzyjać rozwojowi cnót indywidualnych i społecznych, takie jak braterstwo i solidarność. Zresztą zasadą życia społecznego powinna być miłość Boga i bliźniego. Ona pozwala uniknąć zarówno małoduszności i przemocy i wskazuje właściwą drogę. Tkankę życia społecznego niszczy grzech. Gdy środkom nadaje się wartość celu statycznego, a osoby traktowane są jako coś, to stają się reformy struktur społecznych i wewnętrzne nawrócenie człowieka. Jaki jest udział w życiu społecznym, czy angażuje się w nie, czy w relacjach społecznych ma wyższą wartością jest dla mnie osoba? Zapamiętajmy, zasadą, podmiotem i celem wszystkich instytucji społecznych jest i powinna być osoba. Niektóre społeczności, takie jak rodzina i państwo, są dla niej konieczne. Pożyteczne są także inne społeczności, zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym, które winny kierować się zasadą pomocniczości. Także proszę Państwa, katolicy powinni Biblię czytać, Słowa Boże powinni czytać, a nic nie czytają. Nie czytają. A skąd? Rozważać będziemy tajemnicę ukoronowania. Tajemnica koronowania obrazu. Módlmy się w intencji Kościoła Świętego, za Ojca Świętego. Ojciec Święty, proszę Państwa, a przecież ten Ojciec Święty to jest Jehowa. Jaka to różnica, prawda? Jak diabeł zmanipulował. Taka katoliczka, jak idzie do ulica Warszawa, ona nie ma Biblii w torebce. Nie ma nic. Nie ma Biblii, w ogóle nie wie, co to jest. Nie czytała,
nie wiedziała, nie czytała, wiedzieć nie będzie do końca życia. To jest jakiś dramat, prawda? Jakieś fatum. To jest jakieś fatum, że... Nie czytają Słowa Bożego, no i że zielonego pojęcia nie mają na temat Słowa. Radio Conchita. Tak. To KFM Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Ave Maria. Santa Lucia. Teraz i zawsze. Zawsze dziewica. Za wszystkich kapłanów, biskupów. I Maryja ta matka twa. Santa Lucia. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria. Santa Maria, Santa Maria, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławionaś. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Maryja, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dzięki Ojca Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Za zmarłych wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Nie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać, ale nas gardzić. Bóg zapłać. Radio Koncita, także Świadkowie Jehowy, nasze siostry w torebkach mają Biblię, pieniędzy nie noszą, bo dziady katolickie nie rozumieją tego, że Świadkowie Jehowy mają po prostu Biblię i muszą czytać tę Biblię.